W Archikatedrze Warszawskiej zaczynają się uroczystości żałobne ku czci profesora Władysława Bartoszewskiego. Proszę o powstanie i uczcienie pamięci. Dziękuję bardzo. Przypadł mi po raz kolejny wielki zaszczyt przywitać Państwa w imieniu własnym sędziów Trybunału Konstytucyjnego w siedzibie naszego Trybunału, otwierając na pewno już tradycyjne, w dobrym tego słowa znaczeniu, spotkanie w związku z Świętem Narodowym Konstytucji 3 maja. Jak pewnie Państwo wiedzą, dlatego dzisiaj pozwoliłem sobie zaprosić Państwa, żeby każdy mógł wykorzystać długi weekend, a gdyby to było wczoraj, w dniu 3 maja, pewnie nie byłoby tak znakomitej frekwencji. Nawiązujemy już do 224. rocznicy tego wielkiego aktu, który był jednym z filarów, dla których trzem zaborcom nie udało się uczynić z nas Rosjan, Niemców czy Austriaków. Nie jedynym, ale jednym z głównych, który pozwolił zachować nam tożsamość. W 1918 roku było nam znacznie, czy naszym przodkom było znacznie łatwiej odtworzyć państwo. Wtedy było używane pojęcie odrodzona Polska i ono miało realne, materialne podstawy. I dla tego celu też nasi pradziadowie używali wielkich idei ustawy rządowej z 3 maja 1791 roku. Z ogromną radością witam każdego z Państwa. Pozwolą Państwo, że najpierw przywitam naszych gości z Litwy, prezesa Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej, pana profesora Dainiusa Żalimasa, już po raz drugi. Nową kanclerz tego sądu, czyli można powiedzieć odpowiednika pana ministra Granickiego, panią Ingrid Danielenę. Delegacji towarzyszy pani Jolanta Apolewicz, prawnik Litewskiego Sądu Konstytucyjnego. Od kilku lat to święto dla nas jest dobrą okazją, żeby podyskutować o tym, jak nie tylko o Konstytucję 3 maja, ale wielkie reformy, jakie zostały w Polsce podjęte, w Polsce XVIII wieku. Często czytając naszą historię, mamy spory problem z sięganiem do książek, bo można powiedzieć, że to był czas smuty. Ale kiedy zaczynamy wnikać w to, co się działo i dlaczego się działo, co było proponowane, jak było proponowane, także na tle historii państw i ościennych, ale nie tylko, również Wielkiej Brytanii, to się okaże, że wcale to, co było planowane i to, co zostało uchwalone, nie miało szansy zaistnieć i to zaistnieć w sposób taki, który by nie ukradł Polakom i Polsce XIX wieku. Zostało to uniemożliwione choćby przez Austrię, która była w jeszcze bardziej, można powiedzieć, fatalnej
pozycji niż Rzeczpospolita Obojga Narodów, a jej się udało, bo wzięła udział w agresji przeciwko Polsce, agresji, którą dopełnił trzeci rozbiór podjęty z inicjatywy obawiających się wprowadzenia postanowień Konstytucji 3 maja carycy Aleksandry, Katarzyny zwanej Wielką. Była to bez wątpienia osoba o wielkim talencie politycznym, ale tym talencie, którego nie chcemy i nigdy nie aprobowaliśmy w naszych rozważaniach o tym, co znaczy być wielkim politykiem. Na pewno nie znaczy to być wielkim politykiem kosztem innego narodu. Dzisiaj to obserwujemy, patrząc na agresję na Ukrainę. Naszym gościem w tym roku jest pani profesor Karin Friedrich, profesor Uniwersytetu Aberdeen, którą witam serdecznie. Chciałbym państwu gorąco polecić zajrzenie do Wikipedii. Zobaczą państwo, jaką wielką klasę naukową ze względu na i obszar badań, tematy badań, tematy publikacji o kształtującej się tożsamości narodowej Europejczyków, zwłaszcza na terenach pogranicza, są rezultatem wielkiego talentu historycznego pani profesor Karin Friedrich. Witam też wszystkich gości. Proszę pozwolić, że przede wszystkim powitam pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, panią profesor Małgorzatę Gersdorf. Witam również sędziów, wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz widzę liczne grono profesorów, których serdecznie witam. Witam także sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czynnych, i w stanie spoczynku oraz pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Szczególnie w tym miejscu pozwolę sobie przywitać pana doktora Adama Jankiewicza, który zwrócił moją uwagę, muszę ze wstydem powiedzieć, że dopiero Adam zwrócił moją uwagę na dorobek naukowy pani profesor Karin Friedrich. Jej książka, która po polsku się ukazała pod tytułem Inne Prusy, jest, a sam to sprawdziłem, niedostępna na rynku księgarskim, mimo że relatywnie niedawno temu się ukazała. Od tego czasu pani profesor poświęciła szereg kolejnych prac, nie tylko historii nowożytnej Polski, czy Prus, czy Niemiec, ale również szerzej tym się zajmowała. Ja za chwilę o tym powiem, ale chciałbym teraz, korzystając właśnie z obecności naszych kolegów Litwinów, poprosić o zabranie głosu pana profesora Żemaitisa, specjalisty od prawa międzynarodowego publicznego, ale również tego, do którego się odwołujemy w historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pani profesor Friedrich używa pojęcia zarówno Rzeczpospolita Obojga Narodów, jak i państwo polsko-litewskie dla tego okresu, którym się zajmuje. Bardzo się cieszymy, że Litwini po raz kolejny są razem z nami i razem z nami świętują, ja nie mówię, że nieudaną próbę reformy Rzeczpospolitej, bo
być może, a nawet bardzo prawdopodobne, bez Konstytucji 3 maja Polska też by zniknęła z mapy Europy, rozdarta przez agresywnych sąsiadów, ale bez Konstytucji 3 maja pewnie nie tak dobrze byśmy poradzili sobie z tym straconym XIX wiekiem. Dlatego proszę bardzo pana profesora o zabranie głosu, zanim przejdziemy do merytorycznej części naszego spotkania. Panie prezesie, szanowni goście, przyjaciele i koledzy. Przytaczając opinie wybitnych polskich i litewskich historyków, Rzeczpospolita obojga narodów dała Europie chleb, tolerancję, demokrację, barok i konstytucję. Dzisiaj pragniemy uczcić to radosne święto uchwalenia Konstytucji 3 maja, pierwszej nowoczesnej ustawy zasadniczej w Europie, w której pojęcie naród oznaczało ogół mieszkańców Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a nie tylko stan szlachecki. Ponieważ Konstytucja 3 maja została utwierdzona przez zaręczenie wzajemnie obojga narodów i została ogłoszona również w języku litewskim, dalej będę mówić po litewsku. Ponieważ ir ponai, gegužės 3-osios konstitucija be abejo tapo reikšmingiausiu dokumentu. Ne tiek dėl to, kad tai buvo pirmoji Europoje rašytinė konstitucija, kiek daugiau dėl savo pažangių nuostatų. Ji reiškia perėjimą iš bajorų santvarkos į naujosius amžius, iš tradicinio baroko į šiuolaikinį šviečiamąjį amžių. Konstitucijos priėmimas tapo simboliu, kuris atgaivino mūsų šalių ir tautų viltį atkurti ateities didybę. Visi XIX amžiaus sukilimai prieš carą ir Lenkijoje ir Lietuvoje vyko su gegužės 3-osios konstitucijos vėliava. Panie i panowie, Konstytucja 3 maja bez wątpienia stała się dokumentem przełomowym. Nie tylko z powodu tego, iż była to pierwsza pisana Konstytucja Europejska, lecz bardziej ze względu na swoje nowatorskie postanowienia. Stanowiły one przełom, granice pomiędzy ustrojem szlacheckim, a czasami nowożytnymi, między tradycyjnym barokiem, a nowoczesnym oświeceniem. Jej uchwalenie stało się symbolem, który przywracał nadzieję na przyszłą wielkość naszych państw i narodów. Wszystkie XIX-wieczne powstanie przeciwko caratowi zarówno w Polsce, jak i na Litwie odbywały się pod sztandarem Konstytucji 3 maja. Gegužės 3-osios Konstytucijos diena, bendro abiejų tautų Respublikos paveldo šventė, nuo 2007 metų švenčiama ir Lietuvoje. Ne visi žino, kad Gegužės 3-osios Konstitucija buvo pirmasis politinis ir oficialus dokumentas lietuvių kalba. Ne visi žino ir tai, kad ištikimybė šiai konstitucijai prisiekė 27 iš 33 tuo metu veikusių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės seimelių. Dėl to gegužės 3-osios konstitucija yra svarbi mūsų kolektyvinės atminties dalis. Kaip pasakyta 2007 metų Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijoje, tai yra abiejų tautų Respublikos testamentas. Dzień Konstytucji 3 maja, święto wspólnego dziedzictwa Rzeczpospolitej obojga narodów, od 2007 roku jest również obchodzony na Litwie. Nie wszyscy wiedzą o tym, że Konstytucja 3 maja była pierwszym politycznym i urzędowym dokumentem w języku litewskim, jak też o fakcie, iż przysięgę na wierność Konstytucji złożyło 27 z 33 obradujących wówczas szlacheckich sejmików Wielkiego Księstwa Litewskiego. Konstytucja 3 maja jest zatem ważnym elementem naszej pamięci zbiorowej. Jak to określono w rezolucji Sejmu Litewskiego z 2007 roku, testamentem Rzeczypospolitej obojga narodów. Konstytucijos nuostatose, kalbant apie Lenkijos karūną ir Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, minima bendra tėvynė Respublika. Negalima pamiršti, kad ją sudarė ne tik Lenkai ir Lietuviai, bet ir kitos tautos. Ukrainiečių, baltarusių, žydų, totorių, karaimų ir kitos.
Mes čia susirinkusieji esame palikuonis tų laikų, kai užsimesgė bendra svajonė gyventi modernioje, užtikrinančioje lygias teises, demokratinėje, daugiakultūrinėje, pripažįstančioje daugelį religijų, tolerantiškoje ir pažangioje valstybėje. Konstitucija swoich postanowieniach, wymieniając koronę i Wielkie Księstwo Litewskie, mówiła o wspólnej ojczyźnie Rzeczypospolitej. Należy pamiętać, że w jej skład wchodzili nie tylko Polacy, Litwini, ale również Ukraińcy, Białorusini, Żydzi, Tatarzy, Karaimi i inne narodowości. My, tutaj zebrani, jesteśmy potomkami tamtych czasów, okresu wspólnych marzeń o nowoczesnym, równym, demokratycznym, wielokulturowym, wielowyznaniowym, tolerancyjnym i postępowym państwie. Vienas iš keliausių Lietuvos 20-ojo amžiaus intelektualų Mykolas Riomeris savo dienoraštyje rašydamas esu Lenkas, teisėtas Lietuvos pilietis, bandė apibūdinti ano meto abiejų tautų Respublikos palikonio tapatybę. Lietuva su savo sostinėmi Vilniumi yra man bendra lietuvių ir Lietuvos Lenkų tėvinė. Kadangi gimiau ir augau Lietuvoje, kadangi mano šaknis yra šioje šalyje, nors esu Lenkų kultūros žmogus, nelaikau savęs atvykėliu Lietuvoje. Jeden z najświetlejszych litewskich intelektualistów XX wieku, Michał Romer, w swoich dziennikach pisząc jestem Polakiem, obywatelem prawowitym Litwy, próbował zdefiniować tożsamość potomka owych czasów, potomka Rzeczypospolitej obojga narodów. Litwa jest dla mnie ze stolicą Wilnem wspólną pospolitą ojczyzną Litwinów i Polaków Litwy. Ponieważ urodziłam się i rosłam na Litwie, ponieważ moje korzenie tkwią w tym kraju, aczkolwiek jestem człowiekiem kultury polskiej, nie uważam się za przybysza na Litwie. Panie ir ponai, laikai keičiasi, tačiau grėsmės net praėjus daugiau kaip 200 metų nesikeičia. Štai gegužės 3-osios konstitucijos priėmimui mėgino sutrukdyti ir jos įgyvendinimą sutrukdė ta pati valstybė, tai yra Rusija, kuri šiandien yra užėmusi svetimos teritorijos dalį. Deja tam, kaip įrankis buvo panaudotas ir šios šalies konstitucinis teismas. Panie i panowie, czasy się zmieniają, jednakże zagrożenia nawet po upływie ponad 200 lat pozostają te same. Dla przykładu przyjęciu i wdrożeniu Konstytucji 3 maja próbowało zaszkodzić państwo rosyjskie, które obecnie okupuje część terytorium innego kraju. Niestety, tym razem narzędziem do osiągnięcia celu posłużył także i rosyjski sąd konstytucyjny. Todėl norėtųsi palinkėti. Tegul gegužės 3-osios konstitucijos kūrėjų idealai, lygiateisiškumas, solidarumas, vienybė, kuriais reikia pabrėžti vadovavusi ir solidarumo, ir sąjūdžių kūrėjai, kovodami dėl atgimimo, nepriklausomybės ir demokratijos, bus mūsų kelrodžiai, atremiant šiandienos geopolitinės situacijos iššūkius, kada vėl karpamas Europos žemėlapis, bei bandomas skaldyti ilgai ir sunkiai telktą demokratiškų Europos šalių vienybę. Dlatego chciałbym życzyć, aby ideały ojców Konstytucji 3 maja, równoprawność, solidarność, jedność, które, co należy podkreślić, przeświecały również twórcom Solidarności Sejdisu w walce o odrodzenie, niepodległość i demokrację, były naszymi drogowskazami również na drodze przezwyciężania obecnych wyzwań dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, gdy od nowa jest kreślona mapa Europy oraz próbuje się rozbić długo z trudem budowaną jedność demokratycznych państw europejskich. A więc kończąc, zacytuję sygnatariuszy Konstytucji 3 maja. Równy między równymi, wolny między wolnymi. Vivat Konstytucja, vivat 3 maja. Bardzo dziękuję panie prezesie za te uwagi do naszej wspólnej historii, ale również naszej wspólnej teraźniejszości już w Unii Europejskiej. I w tym, jak widać, wciąż wulkanicznym obszarze Europy, to zwiększa naszą odpowiedzialność także jako sędziów konstytucyjnych za to, żeby te ostatnie zdanie z
konstytucji było ciągle w naszej pamięci. Zanim przekażę głos pani profesor Karin Friedrich, chciałem z tej książki Inne Prusy, którą polecam, a nie jest to spotkanie promocyjne książki. Ja ją czytałem z olbrzymim zainteresowaniem i z podziwem i z zazdrością. Chciałem państwu przytoczyć fragment z tej książki, z niektóre zdania ze stron 181-186, bo dla mnie to było nieoczekiwane zderzenie, jak reformy ustrojowe Rzeczpospolitej w XVII wieku, w krytycznej drugiej połowie XVII wieku dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów, widziały peryferia Rzeczypospolitej. Dla mnie zaskakujące było to, że rzeczywiście z perspektywy Warszawy czy Krakowa, czy nawet Wilna, chociaż Wilna mniej ze względów geograficznych, peryferium Rzeczpospolitej były Prusy Królewskie. Tak samo jak Kozaczyzna. I na tych stronach pani profesor zastanawia się i pokazuje, jakie były reakcje mieszczaństwa pruskiego, polskiego mieszczaństwa pruskiego, w sensie obywatelskim polskiego, w sensie etnicznym. To ci ludzie mówili głównie po niemiecku i głównie wyznawali protestantyzm, tak jak Kozacy byli głównie Rusinami i głównie wyznawali religię prawosławną, ale ich ojczyzną w sensie obywatelskim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, do której zgłaszali roszczenia, nie przeciwko której zgłaszali roszczenia, ale do której zgłaszali roszczenia o swoje miejsce w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I między innymi znalazłem tam takie stwierdzenia. Istnieje pewne podobieństwo między niezadowoleniem Kozaków z powodu porażki w walce o poszerzony dostęp do szlacheckich wolności w państwie polsko-litewskim, a położeniem pruskiego mieszczaństwa. Ono również czuło, że odmawia się mu pełnego uczestnictwa w prawach teoretycznie mu przyznanych mocą ustroju miast od czasu przyłączenia się do korony polskiej w 1454 roku. Zamiast tego mieszczanie często doświadczali w Sejmie niechęci zarówno ze strony pruskiej, jak i polskiej szlachty, która zazdrościła im zamożności, zarazem odnosząc się z pogardą lub nawet nie uznając ich obywatelstwa, do mieszkańców mniej znacznych miast, traktując ich jak proste chłopstwo. To był wielki problem ówczesnej Rzeczpospolitej. Mieliśmy wielkiego władcę, wielkiego króla oraz parszywiejący rok po roku parlament. Nie tyle sprzedajny, ile niezdolny do wykrzesania siebie decyzji, które by służyły właśnie wszystkim obywatelom Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a nie tylko szlachcie. Jak wiemy, miasta tutaj były szczególnie pokrzywdzone, a miasta Prus Królewskich szczególnie, z ich świadomością, z ich rozwojem kultury, szkolnictwa, stąd ich roszczenia wobec władzy Rzeczypospolitej Obojga Narodów o równe traktowanie. I dalej pani profesor pisze tak. Ta sprzeczna definicja obywatelstwa znalazła wyraz w uwadze poczynionej przez wojewodę chełmińskiego Piotra Działińskiego. I tu cytat. Szewcy, tragarze i inni przedstawiciele pospólstwa wolni są, by iść do kościoła, lecz nie mogą uczestniczyć w szlacheckich zgromadzeniach. Wystarczy, że główne miasta mają swoje krzesła pomiędzy senatorami sejmiku pruskiego. Koniec cytatu. W relacjach pruskiego generału odnotowano kilka przypadków, gdy miastom odmówiono prawa głosu w sprawach, które dotyczą tylko szlachty. Polska i pruska szlachta niesłusznie podejrzewały miasta Prus Królewskich o zbyt wielką sympatię dla silnej władzy monarszej, tak jak
republikanie spośród polsko-litewskiej szlachty przerażeni byli apelem Chmielnickiego do króla, by cytat, przejął władzę absolutną w celu zaprowadzenia sprawiedliwości. Więc w tych dylematach elity rządzące Rzeczpospolitej Obojga Narodów pogubiły się, bo zaczęły mylić bardzo wyraźnie wolność i prawa z obawą, że ta wolność i prawa i te prawa będą przysługiwały tym, którzy na to nie zasługują, których można łupić, czy to byli chłopi, czy to było mieszczaństwo, w tym przypadku mieszczaństwo zamożne i dobrze wykształcone. I dalej jeszcze jeden akapit. W tym miejscu wypada zadać pytanie o świadomość. Zarówno pruscy mieszczanie, jak i ci kozacy, którzy nie byli szlacheckiego pochodzenia, identyfikowali się nie tyle z polskim narodem jako takim, lecz z polityczną koncepcją aktywnego obywatelstwa. Ono wciąż tkwiło jeszcze w potencjale Rzeczpospolitej Obojga Narodów w połowie, w drugiej połowie XVII wieku, ale właśnie przez tę nieumiejętność i niedostrzeżenie konieczności objęcia swobodami wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów przegraliśmy wszyscy. Identyfikowali się nie tyle z polskim narodem jako takim, lecz z polityczną koncepcją aktywnego obywatelstwa. Oddaję teraz głos pani profesor. A książkę bardzo... Coś zebrałem, tak? Bardzo proszę. Proszę zobaczyć książkę. Być może jest to jedyny egzemplarz w Warszawie. Bardzo proszę. Dobrze. Wyślę jeszcze im różne kopie. Szanowny panie prezesie, szanowni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, wszyscy szacowni goście, koledzy, przyjaciele. Proszę pozwolić, iż zacznę od podziękowań. Czuję się zaszczycona możliwością wygłoszenia wykładów tej znamienitej instytucji i przemawiania do jej przedstawicieli, będących strażnikami wartości obywatelskich, Konstytucji i Rzeczypospolitej. Czuję się zaszczycona tym zaproszeniem także dlatego, iż jestem obywatelką Niemiec, czyli kraju, w którym 82 lata temu naród w drodze demokratycznych wyborów ustanowił dyktatorskie rządy, tym samym niszcząc demokratyczne wartości obywatelskie oraz niezawisłe sądownictwo. Pracując przez wiele lat w archiwach dokumentujących nowożytną historię Polski oraz Litwy, wciąż na nowo przeżywam zdziwienie tym, jak dobrze przodkowie rozumieli, iż rządy prawa, w przeciwieństwie do wszystkich form nowoczesnego nacjonalizmu i totalitaryzmu, chronią przed dwoma podstawowymi zagrożeniami – tyranią i samowolą. Nie przez przypadek zbrodniarzy, którzy podczas Powstania Warszawskiego wymordowali tak wielu warszawiaków, podpalili jednocześnie archiwum Trybunału Koronnego. Akt ten miał na celu wymazanie z pamięci wszelkich świadectw istnienia polskiego prawa i wymiaru sprawiedliwości. Jest to jeden z wielu przykładów w historii, które ukazują, iż rządy prawa nie zawsze stanowić mogą dostateczną ochronę przed zbrodniami, gdyż ich sprawcy z reguły powołują się na dowolne zapisy prawne obowiązujące w chwili ich popełnienia. Dlatego właśnie nie wystarczą same rządy prawa, bowiem muszą być wsparte cnotami, na których opierały się nowożytne republiki, czyli wartościami obywatelskimi, społeczeństwem obywatelskim oraz wolnością. To te właśnie cnoty, przede wszystkim ludzkość i odwaga, inspirowały profesora Władysława Bartoszewskiego, który niedawno odszedł. Ta śmierć to cios dla wszystkich, także poza Polską,
którzy wyznawali te wartości, a przede wszystkim dla Polaków, Niemców i Żydów, nad pojednaniem których tak usilnie pracował. Miałam to szczęście, że jako studentka słuchałam jego wykładów w Monachium. Miał niezwykłą charyzmę i moralny autorytet, czego nigdy nie zapomnę. Chciałabym skorzystać z tej okazji, aby upamiętnić tego wielkiego człowieka. Chciałabym podkreślić, iż nie jestem specjalistką ani w zakresie historii Konstytucji 3 maja, ani też Sejmu Czteroletniego. Moje zainteresowania, jak pan prezes powiedział, skupiają się na historii pogranicza, w szczególności zaś między Prusami a Polską i Litwą. Pogranicza te to tereny, gdzie sojusze podawane były częstym testom, a religie, kultury i historyczne doświadczenia zderzały się ze sobą, podważając tym samym wszelkie pewności i rzekomo oczywiste ideologie. Takie właśnie zderzenie dwóch przeciwstawnych kultur politycznych miało miejsce na północnym pograniczu Korony Polskiej w 1772 roku. Cytuję. Jedynie Bóg wie, ile słowa te kosztują mnie łez, o ojczyzno, o rodzime miasto. Tak napisał Samuel Luther Garrett, burmistrz toruński, kiedy usłyszał o aneksji części Prus polskich przez Fryderyka II. Jego współpracownik Christian Klossmann zajął podobne stanowisko i to mianem despotizmu berolinienze, uznając sam akt za odrażający. Dwa lata wcześniej, pod pretekstem ochrony przed wybuchem zarazy, Fryderyk II de facto zajął większą część polskich Prus i doprowadził ludność tych terenów do ubóstwa. Lekarstwo okazało się być gorsze od choroby, bowiem Fryderyk II zalał region bezwartościową walutę i zmusił z właścicieli ziemskich oraz chłopów do wydania zapasów zboża, które wykorzystane zostały na potrzeby okupującej prowincji armii. Traktat przypieczętowujący pierwszy rozbiór Polski zamknął tym samym historię Prus Królewskich, które pod rządami Korony Polskiej posiadały szerokie uprawnienia samorządowe. Dwa miasta pozostające pod polskimi rządami do roku 1793, Toruń i Gdańsk, stały się cieniem własnej świetności. Ten niegodziwy spektakl zamknął ostatni akt długiej i dumnej historii. Pozwolę sobie wrócić pokrótce do bardziej odległej przeszłości, bez wiedzy o której trudno zrozumieć wydarzenia późniejsze. Bunt przeciwko zakonowi krzyżackiemu, zakończony zawarciem drugiego pokoju toruńskiego w 1466 roku, podzielił Prusy na dwie części. Prusy królewskie należące do Korony Polskiej oraz kadłubowe państwo zakonu krzyżackiego z ostatnim wielkim mistrzem Albrechtem Hohenzollernem, który po przejściu na luteranizm przekształcił je w szwedzkie księstwo pod protektoratem polskiego króla. Książę Albrecht złożył hołd lenny Zygmuntowi Staremu. Wydarzenie to upamiętnił na swoim obrazie z końca XIX wieku Jan Matejku. I teraz próbuję, czy to funkcjonuje. A, dobrze. Podczas gdy księstwo pruskie stało się lennym Korony Polskiej, Prusy królewskie zawarły unię z Polską i Litwą, mimo iż Gdańsk, Toruń oraz Elbląg odrzuciły te zmiany, broniąc swego prawa do bezpośredniej podległości wobec króla, nie zaś Rzeczypospolitej. Obrona jurum et libertatum, leżących u podstaw praw założycielskich Prus królewskich, stanowi jądro politycznej i historycznej tożsamości obywatelskiej regionu. Tożsamość ta opierała się na rządach prawa poprzez własny kodeks praw pruskich, zwanych po niemiecku Kulmerrecht, po łacinie Jus Kulmense, a po polsku prawem chomińskim. Innymi elementami tożsamościowymi byli przywileje jus indigenatus, indigenatu pruskiego, wolności religijne w miastach, a w końcu silne historyczne przywiązanie do własnych instytucji samorządowych, takich jak Sejmik Pruski, który przyznawał miastom prawo głosu. To różniło Sejmik Pruski od Sejmu Rzeczypospolitej, gdzie przedstawiciele miast tylko występowali w roli obserwatorów.
Z czasem ideały rządów prawa w Prusach Królewskich zmieniały się i podlegały rozmaitym interpretacjom. W miastach Prus Królewskich to właśnie prawo chemińskie, magistraty miejskie oraz podległość wobec króla stanowiły umocowanie prawne i konstytucyjne, podczas gdy dla pruskiej szlachty najważniejszymi instytucjami stały się czasem instytucje polskie, czyli Sejm, Trybunał Koronny, a także sądy grodzkie i rzymskie. Ta rozbieżność w statusie szlachty i mieszczan była często wyobrzymiana w ujęciu narodowych historiografii, które przypisywały tym grupom treści anachronicznych narodowych stereotypów, obrazując te dwie grupy jako z jednej strony protestanckich niemieckich mieszczan, z drugiej zaś katolicką szlachtę. Nie wolno jednak zapominać, iż w XVI i XVII wieku idee obywatelskie wyznaczała przede wszystkim wierność konstytucji i sarmackiej Respublika Libera, nie zaś etniczne czy lingwistyczne alianse i zależności. Autoportret gdańszczan, jaki zobaczyć można w pięknej hali ratuszowej, obrazuje przede wszystkim lojalność wobec korony polskiej. I tu też mam obraz. A, właśnie. Gdańszczanie zdawali sobie sprawę, iż źródłem ich dostatku jest handel z polskim zbożem. Choć tam właśnie na obrazie można zobaczyć kupiec gdański i szlachcic z Polski. Jest to obraz sprzeczny z tym, jaki propagowała starsza niemiecka szkoła historyczna, która postrzegała Gdańsk jako niemieckie wolne miasto, choć ten status przed 1919 rokiem był jedynie krótkim epizodem z czasów Napoleona. Ostatnie 30 lat przyniosło w tym względzie znaczące zmiany. Nowe pokolenie historyków niemieckich, znających nie tylko język polski, ale także polskie archiwa, odeszło od bezkrytycznego powielania starszych kategorii narodowych. Polscy historycy z kolei przez znaczną część XX wieku podkreślali polski charakter Prus Królewskich jako części polskiego Pomorza. Dopiero Karol Górski stworzył odrębną polską szkołę historyczną, traktującą Prusy Królewskie jako kraj korony polskiej, co pozwoliło dostrzec złożoność i zróżnicowanie historii tego regionu. Dzięki temu możemy dziś mówić o nowej szkole społecznej i politycznej historii Prus Królewskich, która kwitnie przede wszystkim na Uniwersytecie Toruńskim. Koncentracja na antagonizmach między Niemcami i Polakami miała inne jeszcze negatywne konsekwencje. Pozwalała bowiem całkowicie zignorować antagonizm pomiędzy poglądami mieszkańców Prus Królewskich a supremum dominium księstwa Hohenzollernów, które w 1701 roku przekształcone zostało w monarchię przez jego próżnego władzę. Historycy zajmujący się historią Prus Hohenzollernów podkreślali, iż rządy prawa stanowiły fundament tego państwa dynastycznego. Było to jednak państwo prawa bez wolności. Wielu historyków, takich jak na przykład Christopher Clark, który w swoim monumentalnym dziele Iron Kingdom, nieco chyba zaślepiony miłością do Fryderyka II, pomija jedno istotne zagadnienie. Rządy Hohenzollernów zawsze traktowały mieszkańców tego kraju jedynie jako poddanych. Tymczasem w Prusach Królewskich albo Polskich obywatele rządzili się ustanowionymi przez siebie prawami takimi jak neminem captivabimus, nihil novi, elekcja króla czy pacta conventa. W Królestwie Hohenzollernów władza uzasadniał swoje absolutne panowanie tym, iż w razie wyższej konieczności prawo musi milczeć, zaś państwo staje się instrumentem w rękach władzy. Ta jasna różnica między państwem a republiką była omawiana już w tym szacownym gmachu podczas wykładu mojego nauczyciela i kolegi profesora Jamesa Collinsa kilka lat temu. Państwo prawa w rozumieniu Fryderyka II i jego następców, nawet jeśli charakteryzowały się rządami prawa, to prawo, o którym mowa, nie odnosiło się do rządzących.
Jak można określić, co jest dobre dla państwa, jeśli nie konsultujesz się decyzji z jego obywatelami, a więc z tymi, których decyzje rządzących bezpośrednio dotyczą? To zderzenie dwóch zupełnie różnych filozofii rządzenia pomiędzy polskimi Prusami a Prusami pod rządami Hohenzollernów narodziło się na długo przed pierwszym rozbiorem Polski, a także przed powstaniem Konstytucji 3 maja. Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski w XVII wieku, napisał o buntowniczych podaniach Prus książęcych, że, cytuję, czas zatkać ludowi gęby. W przeciwieństwie synowie szlacheccy oraz mieszczanie Prus królewskich skształceni w lokalnym gimnazjum uczeni byli, że wola całego miasta musi być reprezentowana, a wszystko w republice o mieszanym ustroju jest determinowane przez prawa podstawowe. Koniec cytatu. Była to tradycja społecznej partycypacji oraz rządów prawa. W XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej wielu narodów coraz trudniejsza stawała się egzekucja tych zasad. Po dekadach podbojów, wyczerpania finansowego, fizycznego i ekonomicznego, Wielka Wojna Północna osłabiła w polskich Prusach poczucie zaufania i bezpieczeństwa jako prowincji i ziemi korony. Nawet jednak, jeśli sam region zajął się bardziej wewnętrznymi sprawami, ruch reformatorski, który rozprzestrzeniał się w Rzeczypospolitej od XVIII wieku, przeniknął do Prus królewskich. Europejskie oświecenie nie patrzyło na Polskę życzliwym okiem. Obraz Polski przedstawiony przez Woltera, który wielbił Katarzynę II, ale nigdy nie przekroczył Odry i nie miał pojęcia o rzeczywistości polskiej, zdominował dyskurs o XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej. Jeśli wierzyć zachodnim obserwatorom, takim jak William Cox, Polska, cytuję, poprzez obronę swej o konstytucji kraj ten podupadł i staje się łatwym łupem dla każdego najeźdźcy. Podobnie jak wielu innych komentatorów upatrywał powodów takiej sytuacji, cytuję, w anarchii fałszywie nazywanej wolnością, a także złej kondycji i ubóstwie chłopstwa, który obwiniał za upadek ekonomiczny kraju. Inność była stereotypowo interpretowana jako zacofanie Polaków. Cytuję, przypominają oni Azjatów, raczej niż Europejczyków, a z pewnością są pochodzenia tatarskiego. Szczególnie wpływowe stały się pełne potępienia oceny entuzjasty Wielkiej Rewolucji Francuskiej, a jednocześnie obieży świata Jerzego Forstera, urodzonego w Prusach Królewskich. Później członka Królewskiego Towarzystwa Wielkiej Brytanii, a polityka w Jakobińskiej Republice Miasta Moguncji. Też mam obraz. O, właśnie. Początkowo chwalił miłość wolności napotkana podczas swej pracy w Akademii Wileńskiej, gdzie wykładał historię naturalną. Z okresu tego pochodzi list do żony, w którym pisze, cytuję, mimo pewnych wad konstytucji podoba mi się wolność, jaką posiada każdy szlachcic polski. Nie wszystko to, co dzieje się w Sejmie, to puste gesty, ale wiele z nich zaświadcza o głębokim przywiązaniu do tego wolnego kraju. Jednocześnie powiedzieć trzeba, iż powielał on kalki rodem z oświeceniowego dyskursu, przy bardzo ograniczonej znajomości języka polskiego, kierując się niechęcią do poznania kraju, pisał o Polakach. Pół dzicy, pół wykształceni, zadowoleni ze swej kupi gnoju i przywiązania do tradycji ojczystych obyczajów. Stanisław Salmonowicz przypisuje mu autorstwo i popularyzację określenia polnische Wirtschaft. Ale tu mam obraz, który bardziej współczesny, który to określenie trochę inaczej traktuje. W przeciwieństwie do Forstera, szwajcarski ekonom Johann Bernoulli pozostawił znaczenie bardziej przychylne świadectwa polskiego oświecenia, o czym mógł się przekonać podczas swojej wizyty w Polsce, w tym
Prusach Polskich. Ubóstwo chłopów, fatalna kondycja gospodarki lasami, tego nie zrobiły na nim dobrego wrażenia. Jednak chwalił on biblioteki, akademie, takie jak na przykład Gimnazjum Braci Załuskich w Warszawie, czy też bogate kolekcje sztuki gdańskich mieszczan. Szczególnie wrażenie wywarła za nim Komisja Edukacji Narodowej. Zdecydowanie odcinał się od zasłyszanych opinii o polskim zacofaniu. Cytuję: jak długo trwało to rzekome barbarzyństwo? Mniej niż pół wieku. Nowa wiedza pojawiła się już w 1730 roku i triumfuje w blasku dnia pod rządami Stanisława Augusta. Koniec cytatu. Bernoulli byłbym pod szczególnym wrażeniem przemowy Juliana Ursyna Niemcewicza, inflanckiego posła w Komisji Edukacji Narodowej, który żądał rozszerzenia wolności osobistych i objęcia nimi chłopów. Zaś w swojej przemowie z 1789 roku do Sejmu mówił między innymi: lud wolny oświeconym być powinien, inaczej wolności nie wart. W samowładztwie, gdzie nie masz prawa, ale tylko rozkazy, gdzie nie ma innego podziału, tylko pan i niewolnicy, rządzących w ciemnotach gruntuje. Człowiek na wolnej zrodzonej ziemi depczy kajdany. Dobro powszechne jest jego szczególnym dobrem, z dzieciństwa wszystko powinno prowadzić go do kochania tej ojczyzny, do szanowania jej praw i zwyczajów. Koniec cytatu. W cytacie tym pobrzmiewa echo rad, jakich Jean-Jacques Rousseau udzielił Polakom, wskazując, iż powinni trzymać się własnych obyczajów, będących ich siłą, w tym tradycji konstytucyjnych, zachowywać ducha narodowego i podtrzymywać przywiązanie do wolności. Nic w tym dziwnego, że ostrzeżenie wygłoszone przez Niemcewicza, wzywające do rekonstrukcji Rzeczypospolitej, pochodzi od inflanckiego posła, a więc z perspektywy pogranicza, która pozwalała na ostrzejsze spojrzenie na politykę centrum. Starsza polska historiografia zbyt długo akceptowała jako pewnik tezę o wtórności polskiego oświecenia, nie biorąc pod uwagę napięcia między oświeceniowym uniwersalizmem a specyfiką lokalnych obyczajów. Od lat 90. obserwujemy jednak trwałe dekonstruowanie prostych dychotomii między szlacheckim obskurantyzmem a oświeceniowym postępem. Analizując XVIII-wieczne postawy polskiego episkopatu wobec oświecenia, Stanisław Roszak dochodzi do wniosku, że mamy tu do czynienia ze zbieżnością obu zjawisk. Oświecony sarmatyzm opiera się na przekonaniu o świetności polskich tradycji oraz z ideą wolności, boskiej opieki nad Polską jako krajem wybranym oraz wagi szlacheckiego rodowodu. Wartości te jednak coraz silniej przenikała idea rozszerzania praw politycznych poza stan szlachecki. To janusowe oblicze polskiego oświecenia było szeroko dyskutowane, także w polskich Prusach, gdzie osoby takie jak Adam Stanisław Grabowski, biskup chełmiński, kujawski, warmiński, egzemplifikowały nowe postawy, w tym przypadku kosmopolitycznego kleru. Autor biografii Grabowskiego, Jerzy Dykdała, ukazał, iż Grabowski, którego matka z domu von Kleist była protestantką, zgromadził w swoim pałacu w Litzbarku Warmińskim bibliotekę dzieł oświeceniowych, finansował stypendia naukowe dla biednych mieszczan i szlachty oraz zajmował się planami ekonomicznych reform miast i wsi. Grabowski popierał PR-a Antoniego Wiśniewskiego, który postulował wprowadzenie do szkół nauki prawa naturalnego oraz fizyki, a którego pracę Grabowski drukował w swojej drukarni w Elblągu. Ogólna kultura polskiego oświecenia także powstała w prowincjach i docierała do centrum, z którego następnie powracała do nich. W czasach politycznej decentralizacji to lokalne elity wpływały na debatę publiczną. Grabowski podzielał również bardziej tradycyjne poglądy. Bronił wolności podatkowej kleru, był zwolennikiem silnej i niezależnej pozycji Kościoła katolickiego, a wspierając Lipsiusa twierdził,
iż niezbędna jest ona dla zachowania republiki jako vinculum societatis. Jednocześnie opowiadał się za ograniczeniem liberum veto, wzmocnieniem władzy wykonawczej oraz niezawisłym sądownictwem, także na szczeblu lokalnym. Przykład Grabowskiego pokazuje jasno, iż błędem byłoby poszukiwanie w Prusach Królewskich jedynie wpływów niemieckiego, czyli protestanckiego oświecenia. Postaci takie jak Grabowski uzyskiwali przecież wykształcenie w sieci instytucji edukacyjnych katolickich polskich. Przed rokiem 1780, zanim zostało przekształcone w gimnazjum świeckie, Kolegium Jezuickie w Praniewie było centrum edukacji dla młodych katolickich szlachciców i mieszczan z polskich Prus. Historycy obecnie kwestionują opinię, iż zdobyte tu wykształcenie odbiegało od wówczas przyjętych standardów. Ćwiczenia z retoryki i sztuki oratorskiej zawsze były ważnym elementem przygotowania obywatelskiego. Jezuickie ratio studiorum spełniało takie funkcje, podkreślając jednocześnie wagę obywatelskich wartości humanistycznych. Oficerowie i biurokraci w monarchii pruskiej oraz w Rosji nie uzyskiwali tego rodzaju wykształcenia, czego rezultaty są nam dobrze znane. Kazimierz Puchowski wskazuje na bezpośrednią zależność między powstaniem Konstytucji 3 maja a edukacją obywatelską. Cytuję go. Młodzież uczyła się krytycznego spojrzenia na realia szlacheckiej Rzeczypospolitej, a problematyka poruszana w nowszych podręcznikach obejmowała kwestię właściwego pojmowania własności i sprawnego funkcjonowania państwa. Większość tych postulatów znalazła odbicie w Konstytucji 3 maja. Wielu szlachciców z Prus polskich studiowało w warszawskim Kolegium Nobilium Piarów, aby później powrócić na prowincję. Te zreformowane kolegia łączyły naukę teorii z praktyką polityczną, rozumianą jako oświecone obywatelstwo, promując jednocześnie profesjonalizację. Jan Bielski w traktacie pod tytułem Proscholis Publicis Oratio opowiada się za wyższością edukacji w instytucjach publicznych nad prywatnym nauczaniem w domach, szczególnie w przypadku średnio zamożnej i biednej szlachty. W 1758 roku jezuita i dramaturg Franciszek Bohomolec poprowadził dysputację swojego ucznia Xawerego Leskiego. Bracia Lescy, synowie chorążego Malborskiego z Prus Królewskich, Michała na Leszczu Leski, zostali wyróżnieni za swoje cnoty obywatelskie oraz chęć do nauki. Podobnie jak Bohomolec, oni przyłączyli się do reformatorskiego obozu Stanisława Augusta Poniatowskiego. Protestancka szlachta pochodząca z polskich Prus, jak na przykład rodzina Weyer, która otrzymała dwujęzyczność do XVIII wieku, zostali wykształceni w gdańskim gimnazjum, podczas gdy większość odnoszących sukcesy rodzin magnackich z Prus, jak na przykład Przebędowscy, przechodzili na katolicyzm i edukowali swoich synów razem z mieszczanami w kolegium jezuickim w Starych Szkotach niedaleko Gdańska. Nie powstrzymało ich to jednak przed połączeniem się z prusko-saksońską rodziną protestancką Flemingów. Tego rodzaju powiązania osobiste, niekoniecznie zgodne z podziałami wyznaniowymi, wzmacniały jakość debaty na temat reform w Prusach polskich. Niezwykle ważną postacią w tej debacie był gdański syndyk Gottfried Lenglich, tu też mam obraz, który studiował w Halle pod kierunkiem Christiana Thomasiusa i Christiana Wolfa. Podobnie jak Grabowski, Lenglich był silnie zakorzeniony w kontekście tradycji polskich Prus oraz też Rzeczypospolitej. Argumenty Lenglicha często zbliżały się do pozycji republikańskich, postulujących wzmacnianie starego prawa i zabezpieczanie pozycji pruskich stanów przed wszelkimi nowościami.
Podobnie jak Edmund Burke, Lenglich podkreślał, iż każdy kraj musi dostosowywać swoje prawa do lokalnych tradycji, w których są one zakorzenione i dzięki którym uzyskują legitymację. Skrytykował on przykładowo Unię Lubelską za zmuszenie Prus do przyjęcia polskiego prawa w miejsce prawa samodzielnie tam ustanowionego. Ideje Lenglicha zawierają nostalgiczne, acz historycznie nieuzasadnione postulaty powrotu do odrębnej pruskiej państwowości sprzed Unią Lubelską, powołując się na pruskie instytucje, tak jak własny radny, pruski sejm, pruski indygenat i własne prawodawstwo. Można porównywać Lenglicha do Alexa Salmonda, byłego przywódcy Szkockiej Partii Narodowej, którego wizja Szkocji opiera się na rozwiązaniu Unii Brytyjskiej i podtrzymaniu symboliki monarchii z czysto populistycznych i wizerunkowych względów. Podobnie Lenglich przeciwstawiał się warszawskim tendencjom centralizacyjnym, czemu dał wyraz między innymi w następującym zawołaniu, cytuję go: cóż nam mieszkańcom Prus po znajomości prawa rzymskiego, skoro nie wiemy, czy jesteśmy równi Polakom, czy jesteśmy ich służącymi. Lenglich zmarł w 1774 roku. Nie miał szans zabrać głosu w debatach konstytucyjnych Sejmu Wielkiego. Mimo iż niegdyś nauczał dzieci rodziny poniatowskich, a także samego późnego króla, odrzucał jego program polityczny. Głos gdańskiego syndyka miał jednak wpływ na politykę prowadzoną we Warszawie. Jego krytyka polskiego systemu politycznego, w tym w szczególności instytucji Konfederacji, przyciągnęła uwagę najbardziej wpływowych osobistości życia publicznego. Bracia Załuscy zaprosili Lenglicha do stolicy, aby dyskutować z nim stworzenie konstytucji dla Polski, która by podniosła status mieszczan w Polsce. Praca nigdy nie powstała, ale krytyka głoszona przez Lenglicha znalazła swoje odzwierciedlenie w licznych publikacjach, które zalały Warszawę w 1764 roku przy poparciu takich postaci życia publicznego jak Ignacy Kraszicki, Stanisław Konarski, Adam Czartoryski czy sam młody król Poniatowski. Jeden z współczesnych Lenglichowi, młodszy uczestnik debaty Samuel Luther Garrett, nawet twierdził, iż Sejmik Prus ma status podobny do irlandzkiego parlamentu pod panowaniem brytyjskim. Zgadzał się ze swoim kolegą z Elbląga, Filipem Schröterem, że Prusy to odrębne księstwo, podobnie jak Litwa. Od czasów krzyżackich, jak twierdził, konstytucja Prus dawała swoim obywatelom z miast więcej swobód niż Rzeczpospolita Polska dawała swoim miastom. Wszelkie reformy, które by ukróciły te wolności, powinny zostać odrzucone. Nie chodziło jednak jedynie o miasta. Poglądy te podzielało wielu szlachetnie urodzonych posłów z polskich Prus, którzy otworzyli w latach 60. pruską partię patriotyczną. Reprezentantem rodziny Czartoryskich w polskich Prusach był Ignacy Przebędowski, wojewoda pomorski, który popierał elekcję Stanisława Augusta. Był on członkiem Komisji Skarbowej oraz Komisji Edukacji Narodowej, organizował lokalne kolegia, tworzył instytucje dobroczynne dla mieszczan i chłopstwa, a w końcu wsławił się swoim oddaniem oświeceniowym wartościom, szczepiąc córkę przeciwko ospie. Zasłynął również z tego, iż popadł w konflikt z pruską partią patriotyczną, która pod przywództwem braci Czapskich i Golców, współpracujących z przywódcami miasta Torunia, próbowała zablokować nominację zwolenników Czartoryskich. Plany autorstwa pruskich patriotów związane z angażowaniem księcia Repnina w 1767 roku, będący kontynuacją idei Lenglicha o pruskiej państwowości, w całości opierały się na historycznej fikcji. Polski wysłannik do Prus Królewskich, Kazimierz Rogaliński, zrozumiał to,
czemu dało świadectwo, przyrównując akt inkorporacji z 1454 roku oraz swobody dla pruskich patriotów z rolą Koranu dla Turków czy Talmudu dla Żydów. Łatwo jest potępić pruskich patriotów, nazywając ich zacofanymi obrońcami mitycznej przeszłości autonomicznych Prus królewskich i antyoświeceniowymi reakcjonistami, którzy nie mieli intencji przeprowadzania reform. Nawet sam Stanisław August stracił cierpliwość, odmawiając Prusom spełnienia żądań, kwitując to słowami, iż ich przedstawiciele powinni przestać umęczyć go żądanami separacji, cytuję, a raczej zdobyć polskie serca. A nawet patrioci pruscy dążyli do reform, wzywając do transformacji Unii w luźną konfederację prowincji i województw. Odwoływali się do modelu szwajcarskiego czy belgijskiego. Samuel Luther Garrett sformułował podobny plan w swojej publikacji dedykowanej miecznikowi ziemi pruskich Walerianowi Piwnickiemu, być może najwybitniejszemu z pruskich polityków doby reform. Dążąc do kompromisu, Piwnicki przygotował plan reform dla pruskiego sejmiku, który łączyłby autonomię prowincji, przywrócił mniejsze miasta do sejmiku oraz wprowadził większościowy system głosowania. Nie trudno dostrzec, iż te właśnie rozwiązania poprzedziły idee, które później znalazły swoje odzwierciedlenie w Konstytucji 3 maja. Dzięki swojej aktywności Piwnicki dopomógł w tworzeniu stronnictwa królewskiego w polskich Prusach, które nie tylko zabezpieczyło reformy podatkowe, a także doprowadziło do odbudowy znaczenia sejmiku pruskiego po roku 1764. Słowa krytyki historiografii przeciw patriuszom i patriotom Prus królewskich także usłyszeć można było wobec republikańskiej szlachty, która sprzeciwiała się monarchii dynastycznej i walczyło o to, aby nie zostać pozbawioną głosu na rzecz bogatych mieszczan. Taka krytyka ignoruje modernizacyjny potencjał wolnościowych tradycji szlacheckich i miejskich oraz możliwość przekształcenia jej w program skutecznych reform. Konfederaci w polskich Prusach dążyli do symbiozy wolnościowych tradycji ustroju stanowego oraz starego systemu równowagi, checks and balances, lecz także do nowego podziału władzy. Ich celem było ustanowienie mieszanego i ograniczonego systemu monarchicznego przy jednoczesnym zachowaniu autonomii prowincjonalnej. Nie chcieli tymczasem państwa unitarnego i scentralizowanego. Doprowadzenie w ten sposób do realnej reformy Rzeczypospolitej, tak aby mogła ona konkurować z monarchiami absolutnymi, nie jest tak absurdalne, jak myśleli wówczas zaborcy oraz znaczna część europejskiej oświeceniowej opinii publicznej. Fryderyk II uważał mieszany ustrój za anachronizm i zbywał tego typu propozycji kpiną i ironią. Polska, jego zdaniem, mogła być wchłonięta bez walki czy wojny, cytuję, jak karczoch liść po liściu. Polacy, jego zdaniem, byli słabi, tchórzliwi w sytuacjach pechowych, podatni na korupcję, innymi słowami, to najgorszy naród w Europie. Czego jednak nie dostrzega się, to fakt, że pruska polityka w znaczący sposób przyczyniła się do takiego stanu rzeczy. Ingerencje okupantów pruskich doprowadziły do upadek zarówno ekonomii, jak i obywatelskiego ducha. Najnowsze badania ukazują, iż zwolennicy kultury wolności nie mylili się w swoich ocenach. Biurokratyczne odgórne reformy po saborach nie pomogły Prusom Hohenzollernów w poprawie sytuacji ekonomicznej w dołączonych polskich prowincjach. Niedawno obroniona praca doktorska na Freie Universität w Berlinie ukazuje, iż stan finansowy na przykład miasta Chełmna po przejściu fundamentalnej reorganizacji miejskiej w 1772 roku nie wykazał znaczącej poprawy pod nowymi rządami pruskimi. Idea, że miasta powinny zostać uwolnione od
od niedoli, jaką jest polnisze Wirtschaft, okazała się być mitem. Wprowadzenie scentralizowanej administracji prowadzonej przez urzędników nieznających języka polskiego stworzyło atmosferę wrogości zarówno wobec mieszczan, jak i szlachty. W 1788 roku nowy biskup helmiński Johann Karl Graf von Hohenzollern krytykował nastawienie nowej administracji w Prusach polskich w następujących słowach. Cytuję, większość nowych oficjeli traktuje zarówno chłopów, jak i innych mieszkańców tego kraju z pogardą, niczym bydło. Nowa rzeczywistość oznaczała podaństwo oraz ślubowanie wierności monarszy, który trzykrotnie zwiększył obciążenia podatkowe dla katolików. Duża część szlachty z polskich Prus, o ile tylko posiadała środki finansowe, decydowała się na przeniesienie do Warszawy. Towarzyszyli je mieszczanie, przykładowo Samuel Bogumił Linde z Torunia, który pragnął kontynuować budowę oświeconej Polski. Polaryzacja grup Polaków i Niemców, która wytworzyła się na skutek wprowadzenia dyskryminujących przepisów, nie była tajemnicą dla urzędników. Pruski sędzia August Holsche napisał w 1793 roku z Bydgoszczy, cytuję, po tym jak region stał się częścią Prus, polska szlachta nie jest już tym, czym była kiedyś. Szlachcice nabrali podejrzliwości i wrogości wobec każdego Niemca. Trudno jest też o zgody między niemieckimi i polskimi szlachcicami na zgromadzeniach powiatowych. Jeśli to postrzegano jako rządy prawa, było to prawo obce, narzucone siłą i wprowadzone bez zgody obywatelów. Nawet widząc wkraczanie wojsk Hohenzollernów do miast, mieszczanie upatrywali ratunku w tradycjach zaczerpniętych z przeszłości, bazujących na konstytucyjnych ideałach, które zachowywały ich przywileje. Cytuję, żadne ze spustoszeń i żaden z niepokojów, z którym borykają się obecnie Polacy, nie dotknąłby nas, a my moglibyśmy stać się bezpiecznym portem dla biednych i nękanych Polaków, dla których zawsze pozostaniemy przyjaciółmi, na zawsze związany z koroną polską. Tak napisał w 1773 roku torunianin Geret. Ludzie wykraczający do Torunia i Gdańska po ich zajęciu przez Fryderyka Wilhelma II, 20 lat później, napotykali wspólnotę pamięci i kultury, ukształtowaną w dawnej świetności polskich Prus. Nie dyskutowano o konstytucji 3 maja, ponieważ mieszkańcy tych dwóch miast nie uważali, aby płynęły z niej dla nich jakieś konkretne korzyści. Ich poczucie przynależności do korony pozostawało jednak niezmienne. Podczas składania przysięgi wierności wobec nowego władcy, gdańscy mieszczanie przyodziały się w czarne płaszcze na znak żałoby. Nawet jeszcze po 1803 roku w mieszczańskich domach gdańskich wiszały portrety polskich królów. Wielu historyków opisuje pruską aneksję jako formę modernizacji, ignorując tym samym reformatorski potencjał Rzeczypospolitej Stanowej. Pruski minister Herzberg słusznie zauważał, iż, cytuję, polska konstytucja prześciga konstytucję angielską. Tymczasem scentralizowana monarchia pruska ze swoją biurokratyczną strukturą natrafiła na równego sobie przeciwnika w osobie Napoleona. Nieskutecznie reformy Ehrensteina i Hardenberga nie zmieniły wiele, jeśli chodzi o hierarchiczną kontrolę, która była fundamentalnie sprzeczna z duchem swobód obywatelskich Rzeczypospolitej. Powrócimy zatem raz jeszcze do pytania o rządy prawa w kontekście Konstytucji 3 maja. Szczegółowe raporty, jakie wysłannik króla Prus, Goltz, wysłał z Warszawy, ukazują początkowy entuzjazm, z jakim konstytucja przyjęta została we wszystkich częściach kraju. Dla historyków podtrzymanie ustroju stanowego w konstytucji, skutkujące utrzymaniem pańszczyzny,
oraz brak deklaracji równości wszystkich mieszkańców kraju wobec prawa były głównymi przyczynami krytyki, w szczególności jeśli porównać dokument ten z francuską deklaracją praw człowieka i obywatela. Jak zauważa jednak Stanisław Salmonowicz, ogólna aprobata dla Konstytucji Polskiej dowodzi, iż bez szlacheckich tradycji wolnościowych nie mogłaby ona powstać. Konstytucja bezpośrednio wcielała w życie podstawowe wartości istotne dla całego polskiego społeczeństwa, nie zaś jedynie szlachty. Były to tradycje wolności osobistej, ochrony własności, ochrony przed arbitralnym użyciem siły, a także cała gama praw człowieka, takich jak wolność słowa, tolerancja religijna, które włączały szerokie grono obywateli od szlachty po mieszczan, w tym także Żydów mieszkających w miastach. Porównanie z innym dokumentem, który podpisany został w tym samym roku i opublikowany 3 lata później, w 1794 roku, jest szczególnie ważne w tym kontekście. Dokumentem tym jest Powszechne Pruskie Prawo Krajowe, czy tak zwany Landrecht Pruski. Też kopię. Kompilacja ta dobrze odzwierciedla ducha pruskiego. Na pierwszy plan wysuwa rolę państwa i jego instytucji, przepisów i struktur, a nie gwarancję wolności jednostki jako podstawowe zadanie wszelkich rządów. Alexis de Tocqueville nazwał ten kodeks kodeksem o współczesnej twarzy i gotyckim czele. Podczas gdy właściciele ziemscy Prus Wschodnich narzekali na to, iż pełen jest on jakobińskich pomysłów. Dlaczego? Ponieważ nie mówiono w nim już o poddanych, chociaż jeszcze nie o obywatelach, to jednak pojawia się nim słowo mieszkańcy. Szlachta Śląska proponowała nawet wydanie tego dokumentu po łacinie, tak aby chłopi nie mogli go zrozumieć. Jednym z celów Konstytucji 3 maja była konsolidacja egzekutywy i zgodnie z zaleceniami Monteskiusza ściśle oddzielona od legislatywy i sądownictwa. Landrecht, dla porównania, był kodeksem, którego celem było ukrócenie arbitralnych decyzji monarchii oraz wtrącania się monarchii w sprawy sądowe pomiędzy szlachtą a poddanymi, praktyka, której Fryderyk II oddawał się ze szczególnym zamiłowaniem. Praktyczne uchylenie co bardziej radykalnych środków, takich jak zniesienie różnic prawnych pomiędzy szlachtą i resztą społeczeństwa, zmniejszyło modernizacyjny wpływ kodeksu. Podobnie jak Konstytucja 3 maja nie zabezpieczyła pełnej równości wobec prawa. Tymczasem Sejm czteroletni planował wprowadzenie kodeksu Stanisława Augusta, który miał znieść zróżnicowane uprawnienia dla szlachty, mieszczan i chłopstwa i zastąpić je ujednoliconym kodeksem. Landrecht nie proponował stosowania tych samych praw dla wszystkich. Konstytucja 3 maja wraz z kodeksem próbowały pożenić tradycje z zasadami oświeceniowymi, co ujęte zostało przez Hugo Kolontaja w następujący sposób. Cytuję, nie zakrawać na jakąś nowość i zagubiać ojców waszych przepisów. Oświeceniowe ideały zawarte w kodeksie opierały się na dziedzictwie szlacheckich wolności i samorządności. Artykuł 5, bardzo dobrze znany, Konstytucji 3 maja głosił, wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Zasada ta głęboko zakorzeniona była w tradycji sejmików, które przez Rousseau uznane zostały za serce i duszę Polskiej Republiki. Jedyna konieczna zmiana to rozszerzenie pojęcia naród. Landrecht był kodeksem prawnym, nie zaś konstytucją. Relacja między obywatelami a państwem zdefiniowana została jako, cytuję, naturalnie uprawniający państwo do robienia wszystkiego, co przyniesie nam szczęście. Droga do takiego szczęścia prowadziła poprzez działania władzy, a, cytuję,
wypełnianie funkcji państwowych, których naczelną zasadą jest maksymalizacja dobra wspólnego. Legitymacja społeczeństwa obywatelskiego jako woli całego narodu w monarchii pruskiej pozostała jednak sprawą dalekiej przyszłości. Pierwsza taka próba podjęta została w zniesionej w Prusach konstytucji z 1848 roku. Została ona zastąpiona przez pruskie prawo wyborcze dla trzech klas społecznych. Osąd, jakiemu poddał Landrecht jeden ze sędziów Prusk Zachodnich w 1854 roku, był taki, cytuję: zadziwia mnie brak logiki tego dokumentu wprowadzającego półśrodki. Jest to spadek po monarchii absolutnej, powierzchownej autokracji, której duch przeniknął całe społeczeństwo. Teza o rozwoju państwa prawa, który miało przyjść wraz z ustanowieniem Landrechtu pruskiego, jest podtrzymywana przez wielu historyków Prus, którzy widzą w kodeksie oznakę postępu. Niestety generacje historyków nie dostrzegły prostego faktu, iż monarchia pruska złamała prawo, inkorporując region, który dzięki swojej historii i obyczajom doskonale pojmował natury rządów prawa oraz samorządności społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz proszę o pytania, także wypowiedzi. Bardzo proszę o przedstawianie się. Dla stenogramu to może być istotne, bo będziemy chcieli opublikować wszystkie zresztą wykłady naszych zapraszanych przez nas zagranicznych ekspertów od tego okresu opublikować w książce. O ile możliwe, również z zapisem dyskusji. Bardzo proszę. Andrzej Zakrzewski. Ja mam pytanie, tylko nie wiem, czy właściwie zaadresowane, bo pytanie dotyczy efektu reform Sejmu Wielkiego, mianowicie jak wielkie było zainteresowanie tymi przepisami prawa o miastach dotyczących automatycznej omalże nobilitacji mieszczan, którzy nabyli dobra ziemskie, byli zasłużeni i tak dalej. Ja wiem, że pytanie jest trudne, dlatego że raptem to jest jeden rok do czasu wyzwolenia przez ograniczony kontyngent armii rosyjskiej Rzeczypospolitej. Jest to jeden rok funkcjonowania tego prawa. Czy jesteśmy w stanie to ocenić w ogóle? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pytanie. No problem jest oczywiście, że cała pruska prowincja Prus Królewskich już nie zależała właśnie z korony. To znaczy już był pod okupacją Hohenzollernów. To znaczy jest bardzo trudno powiedzieć, jak to zostało dyskutowane. Chociaż oczywiście Gdańsk i Toruń jeszcze były częścią korony, ale jak mówiłam, bardzo dużo tam nie dyskutowano właśnie o tym, bo zawsze myśleli, że już mają te prawa, już zostały właśnie zostawione, to znaczy nie ma już zostać dużo zyski z tej nowej konstytucji. Pani profesor, oczywiście w dobie Sejmu Czteroletniego już Prusy Królewskie są poza jakby całym systemem, ale na północy istnieje jeszcze enklawa, czyli księstwo Kurlandii i Semigalii, które są obecne, którego przedstawiciele są obecni w czasie Sejmu, bo tam jest uchwalana przecież konstytucja również, zresztą na obraz i podobieństwo prawie konstytucji majowej. Pytanie moje brzmi dlatego, czy wcześniej
były wyraźne jakieś tutaj afiliacje czy związki między tym, co się w Mitawie działo, tam już nie wspominam o starostwie piltyńskim, prawda, czy tu można było jakieś znaleźć pewne analogie między szlachtą niemieckiego pochodzenia, niemiecką szlachtą, która się czuła również obywatelami szeroko rozumianej Rzeczpospolitej. Specjalistą tego terenu oczywiście jest profesor Dybasz. I to by było dobrze go słyszeć na ten temat. Były związki oczywiście między szlachtą w Kurlandii i w Prusach Królewskich, ale czy na ten temat dyskutowanie na pewno niestety nie wiem. To jest coś bardzo interesującego, ale nie jestem w ogóle specjalistką Kurlandii, ale to jest bardzo ważne pytanie. Tak, bo ja chciałem powiedzieć, w czasie Sejmu, znaczy obecni są tutaj przedstawiciele i miast, mieszczaństwa miast kurlandzkich, prawda, i szlachty, i cała grupa związana z książęca, prawda, z księciem Piotrem Bironem, prawda, i to są, mają oddzielne, zupełnie rozbieżne interesy. Przepraszam, tylko. Oczywiście, ja cytowałam właśnie Niemcewicza, który to jest interesujące, że właśnie z perspektywy inflanckiej miał właśnie takie idee reformy, ale jak to została dyskutowana między szlachtą, to nie wiem. Janusz Małek z Torunia. Chciałem cię zapytać, czy uważasz, że... Bo używałaś nazwy Prusy Polskie. Tu czasami dyskutujemy nad tym. Prusy Polskie, Prusy Królewskie. Jak się opowiadasz? Czy można tu mówić o jakiejś cezurze? Bo na przykład profesor Dygdała ma trochę inny pogląd. Ja ostatnio bardziej przesuwałem to do tyłu. I może druga rzecz, no może nie związana bezpośrednio, jak nazwać Prusy książęce po 1657, czy po 1701, prawda? Czy właśnie, no on mówi tu, że Prusy Wschodnie. Twój pogląd jaki byłby? Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. W literaturze oczywiście Prusy Polskie, Polscy, Prusy Królewskie to można obie nazwy znaleźć, ale ja sądzę, że od tego czasu, jak monarchia pruska została 1701 roku, przede wszystkim w korespondencji czy wymiany z zagranicą bardzo ważny był dla Prus Królewskich, żeby powiedzieć, że są inne niż monarchia. To na przykład z korespondencją z Anglią albo z innymi ludźmi zagranicznymi, to było ważne, żeby odróżnić się z tego. To znaczy nazwa właśnie musiała być bardzo jasna. Jak to nazwa się? Tak, właśnie königlich polnischen Anteils, właśnie, tak, po niemiecku to jest łatwiej. No tak, ale Prusy Królewskie, tak zwane właśnie polnisch königlich Anteils, tak. I tak mówili mieszczanie i szlachta też tak mówiła. Jak mówili się o tej prowincji, tak, w ciągu XVIII wieku. Tak. Ale właśnie ta różnica, żeby to nie jest monarchia pruska, to jest bardzo ważna, żeby tak. I to drugie, tak, to 1657 roku. Jakie było pytanie jeszcze? Jak to?
No oczywiście to jest monarchia pruska, ale Prusy Wschodnie niekorzystane. To ja sądzę, że nie. Aha, były, tak? Aha. Czasami to od XV wieku, no to jest zachodni część, zachodnia część albo wschodnia część. Ale czy mówili Prusy Wschodnie, to jest interesujące, tak? Ale nie często. Jerzy Dygnała, ponieważ zostałem tutaj niejako wywołany przez panią profesor, więc kilka słów chciałem tutaj powiedzieć. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że wykład był znakomity, bardzo interesujący, ciekawy. No, ponieważ się zajmuję tym w zasadzie od początku w mojej działalności naukowej, więc no, wiem co mówię. Natomiast muszę powiedzieć, że ja osobiście nieco inaczej bym położył, znaczy ja nieco inaczej stawiam akcenty. Ja jednak z moich ostatnich publikacji, wiadomo, jestem no, zwolennikiem absolutyzmu. No, co tu dużo mówić? Rzeczpospolita mogła się utrzymać jedynie i wyłącznie dzięki wzmocnieniu państwa i dzięki temu wzmocnieniu władzy, pozycji władców. No. Nie mam tutaj żadnych złudzeń co do tego. Oczywiście Konstytucja 3 maja była jakimś wyjściem, ale to było wyjście spóźnione moim zdaniem już. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o pewne szczegóły, jeżeli chodzi właśnie o kwestię inflamską, to ja bym tutaj odesłał pana do książki, ostatniej książki wydanej już po śmierci pana doktora Łukasza Kądzieli. On pisał o tym oczywiście. Tak. I tutaj no, dość wyjaśniał całą masę rzeczy, jak wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o to, o co tutaj przed momentem mówiliśmy, w listach czy w jakichś tam publikacjach z lat wczesnych 60. XVIII wieku rzeczywiście polskich, naszych, spotyka się pojęcie Prusy Wschodnie, co mnie też zaskoczyło, ale rzeczywiście było używane. Dziękuję. Richard Bartłowiek-Pawlikowski. Również dziękuję pani profesor za wspaniały, inspirujący wykład. Pani profesor, obecne badania są poświęcone Bogusławowi Radziwiłłowi. Chciałbym, który służył Fryderykowi Wilhelmowi, zwanemu wielkiemu elektorowi. Chciałbym zapytać, jaka była opinia w Prusach Królewskich względem działalności, szczególnie pruskiej działalności księcia Bogusława? Niemile. on chyba nie był bardzo popularny. dokładnie właśnie jeszcze nie widziałam osobistych opinii o Bogusławie, ale w Gdańsku na przykład był dobrze przyjęty, ale o opiniach osobistych mieszczaństwa gdańskiego o Bogusławie jeszcze nie znalazłam. Tak. Pani profesor Witold Pal. To, o czym pani mówiła, czyli to, co w literaturze niemieckiej nazywa się System Wandlungen und Verwandlungsreformen tego pierwszego okresu rozbioru Polski. Szczególnie interesuje mnie ten podział na możliwość przedstawiania przez sejmiki kandydata na starostę. Szczególnie to zróżnicowanie, jeśli chodzi o tereny, które były wcześniej polskie i tereny czysto pruskie. I ostatnie pytanie, trochę zainspirowane Landrechtem. To jest ta reforma z 1797 roku, która wprowadziła ersten ordentliche Gericht, to było generalnie Kreisgericht,
czy rzeczywiście jest tak, że gdzieś tam widać to pokłosie Konstytucji 3 maja, czyli wprowadzenie tych sądów dla wszystkich stanów, czyli dla chłopów, dla mieszczan i dla tej mniejszej szlachty. Czy widać tutaj jakiś pozytyw w rozwoju administracji, szczególnie sądownictwa pruskiego, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa pruskiego? Dziękuję bardzo. To jest bardzo ważne, że były wpływy właśnie z Polski i z polskich tradycji też na Prusy. To czasami bardzo nie... No, bardzo często ignorowane, bo ja sądzę, że nawet Herzberg to na przykład przyznał, że chyba nieoficjalnie, ale przyznał się, że to ważne impulsy, które można korzystać z tych polskich tradycji samorządu szlachty i chyba na tym poziomie po Fryderyku II to dane szlachcie w Prusach, w monarchii Prus, więcej jeszcze możliwości spotkać się na poziomie lokalnym. To Wolfgang Neugebauer właśnie na tym pisał. I to przede wszystkim w prowincjach, które były polskie i potem właśnie pruskie. Tam tak Neu-Ostpreußen na przykład, tak, albo Neu-Südpreußen też. Tam te tradycje, chyba nieoficjalnie tak mówione, że to polskie tradycje, ale wpływ miał na ożywienie życia szlachty i zamożności szlachty w tych terenach. Ale nie tak dużo miast, to jest problem chyba, że to zostało właśnie na poziomie zamożności szlachty, ale nie było rozszerzanie do innych. I to jest różnica chyba też z Konstytucją 3 maja. Dzień dobry, Piotr Kitowski, Gdańsk. Mam takie pytanie odnoszące się, znaczy nawiązujące do poprzedniego pytania, mianowicie czy polska tradycja prawna z Prus królewskich miała jakieś znaczenie, wpływ w zakresie pruskiej tradycji prawnej? Myślę o samo prawo chełmińskie. Dziękuję serdecznie. To jest dalej do XIX wieku i historia właśnie wpływu Jus Culmense. Nie jestem pewna, są inni specjaliści na to i ja właśnie tym dokładnie nie znam. Chyba profesor Dygdała coś zna na ten temat, ale to jest problematyczne, bo czasami oczywiście prawa, wpływy prawa, nawet jak nie są znane, jak nawet nie mówi się o Jus Culmense, to są tradycje, które oczywiście ciągają się i to na pewno miał jakiś wpływ, ale ja nie mogę właśnie dotyczyć to dokładnie, jakie to były. Tak, proszę bardzo. Tak. 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 Oczywiście Landrecht na przykład też został opublikowany z tego powodu, że potrzebowały te nowe tereny pod Hohenzollernów jakieś prawo. To znaczy Landrecht też korzystane z tego powodu, że były nowe tereny i trzeba ich to make them more uniform. Powszechne właśnie te prawa i w wszystkich prowincjach tej nowej monarchii Prus.
i Landrecht do tego służył. Moment. Pytanie do pani profesor. Dwie krótkie uwagi. Jedna ma charakter ogólniejszy. Ja się bardzo cieszę, że ten wykład tak interesujący dotyczył sprawy zasadniczej, a szczerze mówiąc przez polską historiografię czasem żartuję, że być może nasi zachodnioeuropejscy koledzy uzupełniają białe plamy w naszej historiografii i cieszę się, że dotykają w swoich badaniach dotykają spraw zasadniczych w polskiej historiografii nieco zaniedbanej, a w ostatnim okresie wykład pani dotyczył w znacznym stopniu świadomości czy też tendencji do przywrócenia równouprawnienia czy też prawa mieszczan wielkich miast pruskich, ale generalnie rzecz biorąc nakładał się na tendencję mieszczańską tak mocną w drugiej połowie XVIII wieku do bycia obywatelami. Oni się nazywali de Bürger, ale w tym sensie obywatelskim. To jest ta analogia do francuskiego le citoyen, prawda? Ale to jest generalnie rzecz biorąc tendencja historiograficzna dość interesująca, a w ostatnich latach dość intensywnie eksploatowana przez publicystów, czy może badaczy niekoniecznie będących historykami, którzy z różnych pozycji ideologicznych zaczęli się bardzo mocno ujmować za warstwami uciskanymi w dawnej Rzeczypospolitej, przywracając jednocześnie dyskusję, która niegdyś była bardzo istotna, ale potem została zdominowana przez powrót do próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego diabli Polskę rozszarpali, że zacytuję klasykę, czy też dlaczego Rzeczpospolita upadła. I jeszcze raz powtarzam, bardzo się cieszę, że pani wykład dotyczył tych spraw zasadniczych. Tam się nawet pojawiły wątki dotyczące republikanizmu, co już jest w ogóle rzeczą w kulturze politycznej Rzeczypospolitej pasjonującą i bardzo często modernizowaną, słabo zrozumiałą. Druga uwaga, mniej istotna, dotyczy sprawy terminologii. Ja bym z całym szacunkiem dla profesora Dygdały i tego, że źródłowo potwierdzone jest występowanie określeń Prusy Wschodnie i Prusy Zachodnie w źródłach XVII czy wczesno XVIII-wiecznych, nie wiem. To jednak terminologia Westpreußen, Ostpreußen, Südpreußen, Neusüdpreußen to jest terminologia państwowa niemiecka, która w niemieckiej historiografii bardzo długo funkcjonowała, także po II wojnie światowej. I dość często historycy niemieccy pisali o Prusach książęcych, albo o Prusach królewskich części, Prusach polskich części Prusach królewskich części polskiej, parafrazując Lęgnicha, używając określeń Westpreußen i Südpreußen. W ostatnich latach udało się te terminologie nieco uporządkować i coraz rzadziej widzę w niemieckich tekstach anachroniczne z mojego punktu widzenia określenia Ostpreußen odnoszące się na przykład do XVII czy XVIII wieku. I nie wracałbym do tego, bo to jest po prostu mylące. To nie jest ta terminologia, to jest terminologia, która się utrwala w końcu XVIII czy... Słucham? To nie jest niemiecka, niemiecki źródło. No dobrze, ale na początku XIX wieku, Jurku, z całym szacunkiem jest i to jest niemiecka, no państwowa, to są części państwa niemieckiego. Ostpreußen to są Niemcy w XIX wieku. To jest terytorium niemieckie w XIX wieku, a nie Prusy książęce. Nie popadajmy w anachronizm. Ostatnie, a teraz już pytanie do pani profesor, a nie dyskusja. Mianowicie w pani referacie przewinęły się dwa nazwiska osób bliskich mi źródłowo. Pani cytuje lamenty Klossmanna i Gereta, dwóch Toruńczyków, przedstawicieli, takich bardzo prominentnych przedstawicieli Torunia, którzy użalają się nad upadkiem Rzeczypospolitej, przyłączeniem Prus Królewskich, zajęciem Prus Królewskich przez Fryderyka II, niesłusznie zwanego Wielkim przez niektórych. Otóż ja mam pytanie o to, czy element wyznaniowy miał
jakieś jeszcze w tej oświeceniowej opece znaczenie dla tych ludzi? Zmiana w tym znaczeniu elementu wyznaniowego. Dla wyjaśnienia, i Klosman, i Geret byli bardzo twardymi luteranami. Dziękuję bardzo za uwagi. I to ostatnie pytanie to bardzo interesujące. Oczywiście protestanccy byli, ale w jego dyskusjach to wyłącznie politycznie argumentowali. Religia w tych dyskusjach lub o Rzeczypospolitej, czy o nową sytuację Prus pod Fryderykiem, albo to znaczy potem Fryderyk Wilhelm II, to nie był dla nich, nie było religijnych motywacjach w tych. I ja mam wrażenie, że przede wszystkim Fryderyk II był też wyjątkiem w tym, że on bardzo dyskryminował przeciw katolikom. Potem już chyba mniej tak zrobiony. Aż do Kulturkampf oczywiście, to jest jeszcze inna rzecz, ale Fryderyk II właśnie też nie dyskryminował przeciwko tylko Polakom, ale przede wszystkim katolickim Polakom. To też było bardzo ważne dla niego, że katolicyzm to był taki no, synonym właśnie dla Polaków. I opinię jego o Polakach znamy właśnie. Ale z punktu widzenia tego mieszczaństwa, przede wszystkim Geret i Klosman, w ich korespondencjach czy pisaniem nie znalazłam polaryzacji albo wrogości z powodu religii. Bardzo dziękuję. Nie widzę już więcej zgłoszeń. Dziękuję szczególnie profesorom historii Polski XVIII wieku. Zadbałem o to, żeby do każdego profesora poszło zaproszenie na dzisiejsze spotkanie i spodziewałem się ciekawej dyskusji. Za tę dyskusję bardzo dziękuję. Powiem tylko, jeżeli chodzi o nazwy geograficzne, pochodzę z północnego Mazowsza, między 1794 roku a 1807 północne Mazowsze nazywało się Südpreisen. Typowa agresja agresora, który nadaje swoje nazwy ziemiom, które nigdy do niego nie należały. Ta ziemia miała tę nazwę również między 1939 a 1945 rokiem. To był rejencja Prusy Południowe ze stolicą, panie profesorze, w Ciechanowie. Ale to był zły okres dla mojego miasta, bo niemieccy naziści chcieli z tego miasta i z Wielunia na południu Polski zrobić pierwsze prawdziwie nazistowskie miasta z nazistowską architekturą. Do dzisiaj ślady tego jeszcze ciągle są. Bardzo dziękuję za ten wykład. Już Państwa zapraszam na kolejny za rok. Już podjąłem pewne prace, żeby to była kolejna niespodzianka i kolejny z innej kultury prawnej specjalista, który będzie tutaj z nami, mam nadzieję, za rok. Zapraszam wszystkich dzisiaj tu obecnych. To będzie bardziej jeszcze okrągła rocznica, ale każda jest równie ważna. Ta 225. rocznica będzie też bardzo ważna. Z takich rzeczy bardziej współczesnych, bo ja dzisiaj się czuję w dalszym ciągu, w tym ciągu święta majowego, ale większość z Państwa no to ma normalny dzień pracy. I tym bardziej dziękuję za obecność i za to, że Państwo są z nami. Tu pan profesor Biernat pilnuje mnie, żebym powiedział to, co zamierzałem powiedzieć.
12 maja, czyli za bardzo już niedługo, o godzinie 17. To wyjątkowo zupełnie, bo te nasze wykłady comiesięczne, one nie zawsze są comiesięczne, ale tu chcemy przyspieszyć z pewnych względów. Odbędzie się wykład, który organizujemy. Jest on związany z tematem, który ma kapitalne znaczenie dla wszystkich państw unijnych, dla całej Europy, ale również dla całego świata. Ta dyskusja w Polsce w zasadzie się nie toczy, a mamy paru bardzo dobrych specjalistów i zaprosiliśmy pan profesor Biernat, pan profesor Biernat był spiritus movens tego, doktora habilitowanego, młodego uczonego prawnika, ale też z wykształceniem ekonomicznym, pana Dariusza Adamskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, który wygłosi referat i zapraszam do dyskusji na temat transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Kapitalnej, historycznej wagi umowa między, można powiedzieć, dwoma płytami tektonicznymi, które się chcą tak ułożyć, żeby stanowiły jedną płytę tektoniczną wobec tych innych. Podtytuł tego jest kto zyska, a kto straci. Ja bym raczej też stawiał pytanie, czy wszyscy zyskamy, czy wszyscy stracimy. Adamski specjalizuje się w prawie europejskim, prawie gospodarczym i prawie nowoczesnych technologii. Także zapraszam na dyskusję, także naszych kolegów litewskich. Może być bardzo interesujące, bo i nas, i Litwinów czeka, myślę, ta dyskusja, ona toczy się w kręgu i ekonomistów, i polityków, specjalistów prawa międzynarodowego, ale przynajmniej jak śledzę portale dużych gazet, portale anglojęzyczne dużych gazet naszego regionu, to o wszystkim się pisze, co jest zupełnie nieważne, a o tym historycznym, można powiedzieć, w momencie, w którym tutaj jesteśmy, nic się nie pisze i nie ma dyskusji. Także jeszcze raz bardzo, bardzo zapraszam. Jak i potem na wykład czerwcowy pana profesora Franciszka Ziejki, byłego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnego językoznawcy, który wygłosi referat adresowany do prawników w obronie języka polskiego. Nie chodzi o to, żeby zakazywać pisania różnych nazw w języku angielskim. Chodzi o czystość języka tego, jaki on jest, niezależnie od tego, czy używamy jeszcze jednego obcego języka, czy dwóch, czy one są dla nas ojczyste, czy nie. Z punktu widzenia tego, jak wyglądają uzasadnienia wyroków, także sądów najwyższych, także Trybunału Konstytucyjnego, to naprawdę jest wyzwanie dla nas wszystkich. Profesor Ziejka jest wielkim mówcą i wielkim znawcą. Na ten wykład również zapraszam, a zaproszenia państwo dodatkowo dostaną. Zapraszam teraz na kawę, herbatę i skromny poczęstunek. Dziękuję bardzo.